No tak, ale zanim podłączysz kamerę, musisz ją najpierw dokupić. A jeżeli tak, to jaką wybrać? Ponieważ dla Maliny dostępnych jest kilka różnych rodzajów, a każdy w zasadzie oferuje trochę co innego. Pokażę Ci, jak ja sobie z tym poradziłem i co w moim przypadku sprawdziło się najlepiej. A na końcu podłączymy kamerę do układu i wyświetlimy jej widok zdalnie poprzez streamowanie obrazów przez sieć. Na początku warto rozważyć oficjalną kamerę dla Raspberry Pi, która dostępna jest aktualnie w wersji drugiej. Posiada ona matrycę światłoczułą o rozdzielczości 8 megapikseli i może nagrywać w maksymalnej jakości HD (1080p). Kamerka ta sprawdzi się wtedy, kiedy nie będziemy potrzebowali jakiegoś bardzo szerokiego kąta widzenia i wystarczy nam ręczna regulacja ostrości obrazu. A jak regulować tutaj ostrość? Za pomocą specjalnego narzędzia, które nakładamy na obiektyw oraz przekręcamy do momentu uzyskania potrzebnej nam ostrości widoku z tej właśnie kamery. Kolejna kamera, którą chciałbym Ci polecić, to kamera z autofokusem. Posiada ona parametry bardzo podobne do poprzedniej, jak 8 megapikselowa matryca ale ma również silnik, za pomocą którego możemy programowo poprzez interfejs I2C sterować ostrością obrazu. Mnie ten regulowany fokus bardzo przydawał się, kiedy instalowałem kamerę do serwa i zdalnie oglądałem coś z odległości, ale potrzebowałem też zmienić położenie kamery, żeby zobaczyć coś z bardzo bliska, np. z wyświetlacza położonego na biurku, który pokazywał stan jakiegoś procesu. Ostatnią kamerą o której chciałbym powiedzieć to kamera z obiektywem szerokokątnym. Jest ona przydatna zwłaszcza wtedy, kiedy nie chcesz się bawić w instalowanie serw, tylko chcesz ustawić kamerę w jednym miejscu, ale tak, żeby miała ona jak najszerszy widok na to, co dzieje się w otoczeniu. A jeśli będziesz chciał kupić więcej takich kamer, to mogę ci podpowiedzieć jak zaoszczędzić. Tutaj na obrazku po lewej stronie widzisz kompletny układ kamery z obiektywem, matrycą oraz płytką do podłączenia do maliny. Natomiast po prawej stronie znajduje się sam moduł obiektywu z matrycą. Kupując kolejne kamery, możesz kupić tylko ten moduł, a później podmienić go na płytce po lewej stronie. Jest to tańsze rozwiązanie, ale wymaga trochę więcej majsterkowania. Sam proces wymiany natomiast nie jest taki trudny. Już pokazuję Ci, jak on wygląda. No okej, okay, ale jak właściwie fizycznie podłączyć kamerę do maliny? Do tego celu na płytce Raspberry Pi znajduje się dedykowane gniazdo interfejsu CSI, Camera Serial Interface. I do tego gniazda za pomocą 15-pinowej taśmy podłączamy właśnie naszą kamerę. Pamiętaj tylko, żeby połączenie kamery do płytki dobrać pod konkretny model maliny, a to dlatego, że w niektórych układach stosuje się do tego taśmy 15-pinowe, a w innych 22-pinowe. Najwyższy czas, żeby pokazać jak to działa w praktyce. A tak się składa, że ja mam dostępne wszystkie te trzy kamery, o których mówiłem wcześniej, czyli kamerę oficjalną uniwersalną Raspberry Pi, kamerę z autofokusem oraz kamerę szerokokątną. Będę podłączał każdą z tych kamer po kolei i pokażę Ci jakie są różnice w ich działaniu. Zacznijmy więc od oficjalnej kamery Raspberry Pi, którą ja już podłączyłem do układu, a teraz pokażę Ci jak to podłączenie wygląda w rzeczywistości. I tutaj, w białym prostokącie, widzisz tą właśnie kamerę, która jest podpięta taśmą do interfejsu CSI Maliny. Oprócz tego kamera zainstalowana jest na dwóch serwach, gdzie dolne serwo odpowiada za ruch w płaszczyźnie X, natomiast górne w płaszczyźnie Y. O tym jak może działać kamera razem z tymi serwami opowiem na kolejnej lekcji, natomiast teraz skupimy się na samych kamerach. Zobaczmy teraz jak uruchomić kamerę z poziomu Razbiana, a następnie przechwycić jej podgląd. Domyślnie interfejs kamery w malinie jest wyłączony. Żeby go włączyć, skorzystajmy z raspi-config. I tutaj w menu 5 Interfacing Options wybieramy kamera, a następnie zaznaczamy yes, żeby ją włączyć. Na końcu musimy jeszcze zrestartować system. Skoro wszystko już działa, więc pewnie chcesz zobaczyć jak wygląda podgląd z tej kamery. Ja to rozwiązałem przez streamowanie obrazu przez sieć i dzięki temu mam dostęp do widoku z kamery praktycznie z każdej przeglądarki www. Czy to z domu, czy poza domem. Już Ci pokazuję jak to zrobiłem. Mamy tutaj trzy skrypty napisane w Pythonie, gdzie pierwszy służy tylko do przekazywania obrazu przez sieć. Natomiast dwa kolejne wykorzystują również algorytmy do wykrywania twarzy. O tych dwóch opowiem dokładnie później. Natomiast teraz skupimy się na tym pierwszym i pokażę ci, jak można z niego korzystać. Zwróć jeszcze uwagę na skrypt H. Jest to zwykły skrypt w baszu, taki rozgałęźnik, który upraszcza uruchamianie skryptów w Pythonie, zależnie od parametru, jaki do niego przekażesz. To co, odpalimy streamowanie z kamery? Już się robi. Aha, czyli podgląd powinien być pod adresem naszej maliny na porcie 8000. Włączmy więc jakąś przeglądarkę i zobaczmy czy coś tam będzie w ogóle widać. Pamiętaj, że jeżeli będziesz chciał mieć płynny podgląd, to urządzenie, na którym będzie podgląd, czy to komputer, czy smartfon, będzie musiało mieć wystarczająco szybkie połączenie z internetem. A oprócz tego, sama malina musi mieć również szybkie połączenie z siecią bezprzewodową i wystarczająco silny sygnał. A najlepiej, jeżeli malinę podłączysz przewodowo do sieci. No to przejdźmy do drugiej kamery kamery z silnikiem do regulacji ostrości. Podłączyłem już tą kamerkę do układu. Pokazuję jak to połączenie wygląda. No i zobacz, tutaj w białym prostokącie znajduje się ta właśnie kamera. Samo podłączenie nie różni się niczym od poprzedniego, no ale w tym przypadku mamy możliwość wysyłania komend po I2C do zmiany ostrości na obiekt znajdujący się w oddali albo blisko. To co? Uruchommy podgląd tej kamery i posterujmy jej fokusem. Nadszedł czas na prezentację ostatniej kamery, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie kamery z obiektywem szerokokątnym. Kamerka już podłączona, zobaczmy jak to wygląda. Podłączenie tutaj jest identyczne jak w przypadku dwóch poprzednich kamer. Zresztą nie ma jakiegoś konkretnego powodu, dla którego dla tej kamery podłączenie miałoby się znacząco zmienić. No dobra, odpalmy streaming i zobaczmy jak wygląda podgląd, a będzie wyglądał naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że lekcja ci się spodobała, ale to był tylko wstęp, bo dalej będę opowiadał o pracy kamery z serwami oraz o przetwarzaniu obrazów przy pomocy kaskad oraz sieci neuronowych. Będzie ciekawie, także zapraszam.